oczywiście z moich życzenia. Dawno, dawno temu, kiedy byłam jeszcze młoda, życzyłabym na pewno wszystkim po pierwsze zdrowia, po drugie pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz szczęścia. Teraz, kiedy jestem już stara, co niestety widać, mam inne życzenie, które może Państwa zaskoczyć. Kiedyś Zenek Klaskowik tak życzył, ja się pod tym podpisuję. Żebyśmy wszyscy mieli wszystkiego dobrego jak najwięcej, ale żeby zawsze znalazł się jakiś powód do narzekania, bo my Polacy lubimy sobie ponarzekać i wtedy będziemy zupełnie szczęśliwi. Więc wszystkiego dobrego i szczęśliwego. Państwa, żeby nie narzekać, bardzo dobry sposób na pomyślność 2012 roku nam przepowiednia uwagę. Polega na tym, żeby banknot złożył do wyliczenia i tematycznie to część od pasa w dół. Ponoć to gwarantuje, że przez cały rok będziemy siedzieć na pieniądze. Proszę Państwa, czy to działa? Nie wiem. Ja zdecydowanie wolę te przypomnienie, żeby wysłać SMS-a na Mercedesa. Jeden SMS ze słowem wzrost na 7303 i być może kto wie. Na Facebooku lawina na komentarzu, lawina na podpisie. Życzę noworocznych i złożonych. Ewelina Kuzmiła na przykład pozdrawia całą swoją rodzinę. A przed nami mamy nagranie, nazywające się Dawid Winton. I pan zgłaszający dwa tygodnie temu zostali zwycięzcami nagrody prestiżowego brytyjskiego magazynu kultury klubowej niżej magazynu w kategorii Best Live Act 2011. To oznacza, że telewizyjna dwójka i miasto w Lodzu obserwują muzykę na najwyższym światowym poziomie. Da Pistols!